Ognisko się pali. Herbatka się już kończy, ale się grzeje przy ognisku. No, widok przepiękny. Tego na pewno nie widać, ale dookoła widać światła miasta. A w górze pełno gwiazd. Pięknie. No. Tutaj nasza sypialnia na dziś. A tam światła miasta. Pięknie. Ognisko już powoli wygasa. Tam taki księżyc piękny jest. A my zaraz wchodzimy do namiotu i walimy w kimono. Śpiwory są już rozścielone. Nasze gniazdko na dzisiejszą noc. Dobra, trzeba się pakować, bo jest teraz chłodniej. Nara. No, to wstaliśmy. Jest godzina 6 z kawałkiem. Już postawiłem sobie tutaj wodę na zupkę. Gotuje się, troszeczkę temperatury cieplejsze dało. Bardzo zimno, śpiwory nawet dały radę. Dały radę? No, nawet mnie nie zmarzli, nie? A tutaj, za naszym oknem, że tak powiem, pogoda zapowiada się fajna. Chyba będzie piękny wschód słońca. No, bardzo pięknie. Ale pięknie jest. No, ale powiem, że namiot też jest fajny, jest dość spory. Jest taki przesiony, że nawet można tutaj dużo rzeczy pochować, bo tak tutaj dwa plecaki leżą. Za tą moskitierą. Duży przecionek, że nawet butlę można postawić śmiało z gazem, żeby przygotować. No, jest dość na dwie osoby komfortowy, że tak powiem. Jak mała? Jest spoko. No i takie przeciągi w ogóle tutaj są dwa. Także można normalnie tyle miejsca, że można tyle rzeczy pochować. Tu folią żeśmy sobie podłożyli. No, tam dużo rzeczy jest z tamtej strony bardzo. Dwa kubeczki tam się zmieściły. Tu nasz hasiok. Zupki zaraz będą. Z tyłu nawet takie schowki są. Muszę tu się poorganizować. Jedna poduszka niestety nie dała rady. Zeszło powietrze. Nie, nie, tylko twoja właśnie. Za ciężka jesteś może chyba. A woda już zaraz dojdzie. No, już pięknie paruje. Nawet tu się cieplej zrobiło, nie? Masz takie wrażenie? Kucikami zrobiłem tutaj taki wiatrowak, żeby tam nie wiało. Dobra, woda zagotowana. Tutaj już z zewnątrz. Jakie piękne.
pięknie wszystko widać. Widać już, jak słońce wychodzi za pomału. Będzie pięknie. Proszę spanie, bo jest noc. Księżyc jeszcze widać. Ale piści. Tutaj sobie zaparkowaliśmy i jesteśmy już prawie z powrotem za autobusem.